Ty jesteś już milionerką, Magdo? Jeśli chodzi o oglądalność, tak. A jeśli chodzi o kwoty związane z oglądalnością? Wydaje mi się, że nie, ponieważ mam bardzo złą cechę. Tak zwane dawactwo. Mhm. Wydaje mi się, że ja nie wystarczę, że jeszcze muszę i to, i to. Mam jakieś takie poczucie, jeśli jestem tam, gdzie jestem, to wydaje mi się, że mam poczucie, jestem niedowartościowaną osobą, mimo wszystko. Ale przecież poczucie własnej wartości możemy zbudować sobie tylko sami. Właśnie je buduję dzięki kuchennym rewolucjom, tym, że pomagam i że to skutkuje. To chyba po 200 odcinkach nie czujesz jeszcze, że jesteś świetna, że stanowisz wartość samą w sobie? Myślę, że są osoby, które w ciągu 10 zdań są w stanie to zniwelować. Kto to jest? Nazwiska, adresy? Mój syn. Tadeusz. Tak. Mówi, że jesteś jaka? Nie, mówię, że nie zrobiłam tego, tego, że robię to źle, ciągle jest nie tak, jak powinno być. I to cię boli? Bardzo. Bo? Bo to syn. Ha, nie będę płakać.